Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 1 grudnia, w pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Jest to, kochani, rozdział 21, a wersety od 29 do 33. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeszua opowiedział swoim talmidim przypowieść. Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa. Gdy tylko wypuszczają liście, sami widzicie, że lato jest blisko. Podobnie, kiedy zobaczycie, że dzieją się te rzeczy, wiedzcie, że Królestwo Boże jest blisko. Tak, mówię wam, że ten lud z pewnością nie przeminie, zanim się to wszystko zdarzy. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dalej trwamy, choć już niewiele nam zostało tych dni, bo jeszcze tylko dzisiaj, jutro i zaczynamy Adwent, ale trwamy jeszcze w tych obrazach, w których Pan Jezus mówi, że blisko jest Królestwo Boże. Niektórzy nazywają te obrazy, czy tą Ewangelię, taką zwiastowaniem apokalipsy. I oczywiście, że Pan Jezus mówi tutaj o przyjściu Królestwa Bożego, tego, które jest pośród nas już, ale i tego, które nadejdzie. Nazywamy to też jeszcze inaczej, koniec świata. Mnie w tym, jakby w tych opowieściach, czy w tej dzisiejszej Ewangelii, najbardziej jakby fascynuje to, że Pan Jezus mówi takie dwie rzeczy. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa na pewno nie przeminą. To pierwsza rzecz. A druga, Królestwo Boże jest blisko. Kochani, i pomiędzy tym Pan Jezus w tych Ewangeliach, jeszcze jutro też będzie o tym, ale i wcześniej już było, pomiędzy tym Jezus mówi o przewrotach, o wojnach, o prześladowaniach, o trzęsieniach ziemi, o tym, że będzie odrzucony, że was też będą nienawidzić. Mówi o różnych, ale mówi, to wszystko jest znakiem nadejścia, nadchodzenia Królestwa Bożego. To tak jakby jakieś zwierzę, które jest groźne, albo jakiś wściekły pies, do którego przybliżają się, no nie wiem, nie znam się na tym, ale tak po prostu mi nasuwa się takie porównanie. Przybliżają się jacyś hycle, ci od łapania tych bezpańskich, groźnych psów. Kiedy oni się do niego przybliżają, to on jeszcze bardziej zaczyna warczeć, szczekać, szczerzyć zęby, dlatego że widzi, że jego koniec jest bliski, że za chwilę zostanie złapany, obezwładniony, że nie będzie mógł już tak swobodnie biegać sobie i terroryzować, czy tam gryźć, czy straszyć ludzi, dzieci wracających ze szkoły. Więc trochę Pan Jezus o tym mówi, że będą te wojny, będą przewroty, że to zło będzie się tak jakby chciało jeszcze bardziej tak jakby pokazywać, że jest takie groźne, że jego tyle jest w tym świecie. Ale Chrystus mówi, wiedzcie, że jest blisko Królestwo Boże i że Jego słowa nie przeminą. A dzisiaj jeszcze jakby używa takiego może mniej, takiego dla nas mniej pełnego jakiegoś takiego może lęku, strachu, bo kiedy słyszymy o wojnach, o przewrotach, o prześladowaniach, to w nas budzą się jakieś emocje, jakiś lęk. Dzisiaj Jezus mówi o czymś innym, mówi o drzewach. Pośród nich mówi o drzewie figowym też. Mówi, popatrzcie, kiedy wypuszczają liście, to sami wiecie, że lato jest blisko. Kiedy wypuszczają pąki, to wy wiecie, że jest blisko lato, że pewne czynniki wpływają już na to, że to drzewo się obudziło i będzie wydawało owoce. Dlatego Chrystus mówi, tak właśnie, podobnie zobaczycie, że dzieją się te rzeczy, to nie lękajcie się, tylko wiedzcie, że jest blisko Królestwo Boże.
że ono jest blisko, że to Królestwo Boże ma swoje definitywne rozstrzygnięcie, słowo, a nie Królestwo Zła, a nie Królestwo Szatana, Królestwo Przeciwnika, Królestwo Strachu, Królestwo Łez, Królestwo Chorób, Królestwo koniec końców śmierci. To nie to Królestwo będzie panować w nas, jeśli my będziemy szli za Słowem Bożym, które nie przeminie, na pewno nie przeminie, Chrystus dzisiaj mówi, na pewno nie przeminie. Dlatego, moi kochani, wszystko przeminie. Pan Jezus dzisiaj mówi, niebo i ziemia przeminie, ludzie z pewnością przeminą, to pokolenie przeminie, ale moje królestwo i moje słowo nie przeminą. My zaufaliśmy Jego słowu i nadziei Jego królestwa. Dlatego, moi drodzy, wytrwajmy w tym oczekiwaniu. Jak Bóg da, zaczniemy pojutrze Adwent, więc wytrwajmy w takim właśnie zaufaniu, w przyglądaniu się też tym znakom, ale z wielką nadzieją nadejścia, przychodzenia do nas Królestwa Bożego. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Bądźcie napełnieni nadzieją, nie strachem i do zobaczenia. Jak Bóg da, to jutro. Szczęść Boże. Błogosławionego dnia.